wieczór Państwu. W dzisiejszym wydaniu Medycznych Rozmów zastanowimy się nad tym, czy maseczka oprócz tego, że niewątpliwie chroni nas przed zakażeniem wirusowym, nie może spowodować problemu skórnego. O tym, jak ją nosić i jaką nosić, porozmawiamy ze specjalistą, dermatologiem, doktor nauk medycznych Magdaleną Popko. Pani doktor, czy noszenie maseczki w ogóle powoduje jakieś konsekwencje dla skóry? Mogą wystąpić podrażnienia przy długotrwałym noszeniu maseczek, więc powinniśmy pamiętać o tym, że ta maseczka powinna być albo chirurgiczna, albo bawełniana, która będzie oddychała, której nie będziemy nosili tak długo, aby maseczka nie była zbyt wilgotna. A da się określić przybliżony czas tego, kiedy maseczkę już musimy wymienić? No tutaj nie da się określić takiego czasu, dlatego że to zależy od rodzaju maseczki, to zależy od czynności, które wykonujemy. Jeżeli ktoś nawet będzie szedł szybszym krokiem, czy będzie biegł, wiadomo, że ta maseczka no, szybciej będzie wilgotna niż u takiego, no, że tak powiem, u takiej osoby, gdzie po prostu będziemy sobie siedzieć i wykonywać tylko i wyłącznie swoją pracę. Wiele osób pracuje przez 5 dni w tygodniu, przez 8 godzin dziennie w bezpośrednim kontakcie z innymi ludźmi. Jaką maseczkę powinni wybrać? Najlepiej jednorazową i to chirurgiczną. I tak jak mówię, tutaj jest czas. Czas noszenia tej maseczki zależy od tego, jak ona szybko po prostu będzie stanie się wilgotna. A czy w przypadku skóry wrażliwej, skóry natreaktywnej, nie lepiej byłoby stosować przyłbice zamiast maseczki? Oczywiście, że lepiej byłoby stosować przyłbice. A zakładając, że maseczka nam nie służy, to co wobec tego może stać się z naszą skórą? Czy będą to miejscowe podrażnienia, czy może przydarzyć nam się coś znacznie poważniejszego? U osób wrażliwych może nie tylko dojść do podrażnień, tak, no, przynoszenia takiej maseczki, ale również do infekcji. Tak? Możemy nadkazić sobie skórę infekcjami bakteryjnymi, wirusologicznymi czy grzybiczymi. Tak? Bardzo ważne jest, żeby może nie stosować tak obfitego makijażu, tak, pod maseczkę, żeby zastosować sobie lekkie kremy hipoalergiczne, żeby była taka okluzja, tak zwany, żeby był zachowany płaszcz hydrolipidowy na skórka. Od pewnego czasu naszą modę na pielęgnację można zamknąć w stwierdzeniu im więcej, tym lepiej. Przygotowujemy kosmetyczne rytuały, nakładamy po kolei sporo kosmetyków na twarz i na to nakładamy maseczkę. To chyba niezbyt dobry pomysł, prawda? Właśnie tutaj stawiałabym na minimalizm, tak? Czyli umycie, że tak powiem, buzi czymś bardzo delikatnym, krem nawilżający, powodujący właśnie tą taką okluzję, żeby patogeny żadne nie wniknęły w ten naskórek, żeby nie nadkaziła się ta skóra i na tym bym poprzestała. Zaprzestałabym i raczej nie radziłabym obfitego makijażu pod maseczkę. No właśnie, bo część pań, jak zauważyłam w internecie, radząc sobie nawzajem, mówi o tym, że warto używać podkładów wodoodpornych czy z silikonami, bo one gwarantują nam, że podkład pod maseczką się nie rozmarzy, nie zmyje, ogólnie przetrwa dłużej. Czy to jest dobry pomysł? No jeżeli będziemy mieli długo tą maseczkę na sobie, tak, to ta skóra nie będzie oddychać, więc nie jest to dobrym pomysłem, uważam. Natomiast jeżeli tą maseczkę mamy tylko na chwilę, tak, czyli możemy ją ściągać i częściej, że tak powiem, odkrywamy tą buzię, czyli możemy sobie pozwolić na ekspozycję skóry, tej, tak? Znaczy, żeby nie było tak długo ekspozycji tej maseczki, to owszem, to może być takie rozwiązanie, bo wtedy ta maseczka, znaczy makijaż nie będzie się nam zmywał, tak, pod tą maseczką. A co w przypadku skór chorych, na przykład z trądzikiem lub z atopowym zapaleniem skóry? No tutaj maseczki mogą nasilać te problemy, dlatego tutaj pamiętajmy o tym, żeby nosić je jak najkrócej się da, żeby właśnie stosować pielęgnację pod tą maseczkę, czyli absolutnie w skórze trądzikowej bez makijażu lekki krem nawilżający, w skórze atopowej kremy tak zwane emolienty. Pacjenci z trądzikiem lub AZS stosują na swoje schorzenia różne maści, kremy. Rozumiem, że założenie na to maseczki nie spowoduje żadnego dodatkowego problemu.
Nie, raczej tutaj nie będzie takiej reakcji, która nam zaszkodzi. Wręcz przeciwnie, powinni je stosować. Preparaty przeciwzapalne, jeżeli chodzi o skórę z atopowym zapaleniem skóry, przeważnie antybiotykoterapię, jeżeli chodzi o trądzik. A czy jest taka możliwość, żeby uzyskać takie zwolnienie lekarskie od noszenia maseczki? Tak, no jeżeli pacjenci mają astmę, stosują wziewy, dodatkowo chorują na atopowe zapalenie skóry, może dochodzić tutaj częściej do infekcji grzybiczych. Dlatego jeżeli tutaj będą podrażnienia w okolicy okołoustnej, czasami możemy tutaj dać takie zaświadczenie, że w pewnych przypadkach, kiedy jest zaostrzenie oczywiście choroby, nie jest wskazane noszenie maseczki. Maseczka może nam dodatkowo podrażniać naskórek. Ale podrażnienie podrażnieniu nierówne. Co to znaczy skóra podrażniona? W którym momencie powinniśmy zgłosić się z problemem do specjalisty? Muszą tutaj być wyraźne zmiany skórne, czyli rumieniowo złuszczające często. Mogą być grudki i krostki, w którym przeważnie towarzyszy świąd bądź pieczenie. Tak? Takie objawy mogą zwolnić nas z noszenia maseczki. A czy te kolorowe, wzorzyste maseczki, które szyjemy sami w domu, są dla naszej skóry bezpieczne? Jeżeli nie jest nikt alergikiem, to mogą być i nie są dla nas szkodliwe. Natomiast jeżeli mamy jakieś reakcje alergiczne na jakieś stworzywa, tak? Bo to mogą być gumki, to mogą być silikony, tak? To wszystko zależy, z czego maseczka jest zrobiona. Bądź na ciemne barwniki, no wtedy będzie przeciwwskazane noszenie na przykład maseczki z takimi, że tak powiem, tworzywami, czy z ciemnym barwnikiem. Wtedy będziemy preferować po prostu jasne, bawełniane maseczki. Czy mogą zdarzyć się alergie na maseczkę? Tak, mogą się zdarzyć. Na koniec zmienimy troszeczkę temat i porozmawiamy chwilę o medycynie estetycznej. W ostatnich latach najpopularniejszym zabiegiem było powiększenie ust. Teraz nosimy maseczkę, więc wygląda na to, że powiększenie ust może troszeczkę stracić na popularności. Zdaniem pani doktor, co będzie popularne tego lata? Jakie zabiegi? Myślę, że w tej chwili będzie to botoks, bo botoks przeważnie dajemy na górną część twarzy, czyli możemy zminimalizować lwią zmarszczkę, czyli zmarszczki poprzeczne, pionowe czoła oraz kurze łapki. Czyli to wszystko, co widać niestety, bo maseczka dolną część twarzy nam zakrywa, a górna jest cały czas odkryta, więc myślę, że to będzie top of the top. Maseczka zmienia odrobinę system naszej ochrony anty-UV. Wydaje się, że powinniśmy smarować kremem z filtrem 50, tylko górną część twarzy, a dolną zostawić w spokoju? No tak powinniśmy robić, pod warunkiem, że maseczki od czasu do czasu nie ściągamy, bo jednak spotykamy się z tym, że czasami no, wtedy, kiedy nie przechodzimy koło kogoś, tak, sobie troszeczkę tą maseczkę ściągamy. Owszem, nie powinniśmy tego robić, ale jest nam wygodniej, więc myślę, że tutaj krem z filtrem raczej powinien być na całą twarz. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo.